rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 od kilometra 1 plus 912 do kilometra 29 plus 269. Zaczynamy przebudowę drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim i przebudowany odcinek to około 27 km. I to bardzo istotne, że droga otrzyma nowe parametry, będzie na pewno wygodna, będzie na pewno bezpieczna. Dzisiaj jej stan jest naprawdę zły. To także nie tylko dobra droga dla lokalnego biznesu, dla mieszkańców, ale także dobra komunikacja z południową częścią województwa mazowieckiego, a także prosta droga do budowanego nowego mostu na Wiśle w Kamieniu, przez który możemy szybko, a będziemy mogli szybko i bezpiecznie pojechać także do województwa lubelskiego. Także znaczenie gospodarcze tej drogi jest także ponadregionalne. Pamiętajmy, o czym mówiłem, że droga zaczyna się w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym jest wiele istotnych zakładów pracy, który jest drugim ośrodkiem miejskim po Kielcach w naszym województwie i z tego punktu widzenia znaczenie tej drogi jest także bardzo duże. Przypomnę, że mamy tam neolityczną kopalnię krzemienia w Krzemionkach Opatowskich oraz Jura Park w Bałtowie, miejsce, które odwiedza rocznie ponad ćwierć miliona turystów. Dzisiejsza droga nie ma odwodnienia, nie ma należytych zatok autobusowych, nie ma ścieżek rowerowych oczywiście. Cała jest pokryta przełomami, kolejnami. Ciągi piesze będą istotnym elementem nowej drogi. Będą standardowe i takie, jak powinny być zatoki autobusowe. Dzisiaj łuki na drodze, zakręty nie spełniają parametrów takich, jakie powinny spełniać. To wszystko będzie korygowane. Będą korygowane nie tylko promienie łuków, ale także spadki jezdni, odpowiednie pochylenie. Tak, to wszystko spowoduje, że droga ta będzie drogą na pewno dużo bardziej bezpieczną. Mamy taki pakiet 12 projektów. Są to najważniejsze projekty, które będziemy realizować z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na dzisiaj jest inwestycją najdroższą. Preumowy związane z rozbudową tych ważnych z perspektywy komunikacji dróg podpisali w imieniu województwa świętokrzyskiego marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz dyrektor Damian Urbanowski jako przedstawiciel beneficjenta Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wykonawcą na przebudowanej drodze wojewódzkiej 754 jest firma Skanska. Udało nam się wyłonić tą firmę w ramach przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana już 12 października 2016 roku. Dwa dni później przekazaliśmy plac budowy. Natomiast jeżeli chodzi o prace wykonywane, potrwają one do 31 lipca 2018 roku. Szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu 108 milionów złotych. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85 510 000 zł. Szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi około 93 milionów zł. To ponad 27 km. Mamy tutaj do czynienia i z terenami silnie zurbanizowanymi. Mówimy tutaj o miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów, Czekarzywice. A jak również tutaj spotykamy się bezpośrednio z linią brzegową rzeki Kamiennej. A tutaj w ramach tej inwestycji zostanie wybudowanych 26 murów oporowych, które zabezpieczą drogę przed osuwaniem się w kierunku rzeczki. Dodatkowo musimy przebudować, a w zasadzie wybudować od nowa obiekt w miejscowości Bałtów na takim dopływie rzeki Kamiennej i tutaj niestety ruch tranzytowy będziemy musieli przeprowadzić innymi drogami. W bezpośrednim sąsiedztwie mamy do czynienia z Naturą 2000, także tutaj te prace będą musiały być w ramach realizacji też z pewnymi obostrzeniami, jak również my zostaliśmy zobowiązani do wykonywania pewnych zabezpieczeń środowiskowych. Tutaj między innymi przejścia dla zwierząt.
Jeżeli chodzi o systemy odwodnienia, to tutaj już te sprawy związane z kanalizacją deszczową będą zakończone separatorami, także te nieczystości, które powstają przy ruchu samochodów osobowych i ciężarowych, zostaną wyłapywane. I będzie kanalizacja taka deszczowa w ramach kolektorów deszczowych, natomiast tam w terenach niezabudowanych będą rowy szczelne. Całkiem inaczej będzie wyglądała droga wojewódzka na tym odcinku, już tutaj od samego początku. Na odcinku ulicy Bałtowskiej, na skrzyżowaniu z ulicą Samsonowicza, zostanie wybudowane czterowlotowe rondo. Droga zostanie rozbudowana do szerokości przynajmniej 7 metrów. Zostaną wybudowane w terenach zabudowanych chodniki, ciągi piesze, ciągi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. Na niektórych odcinkach, tam gdzie grunty mieszkańców stykają się bezpośrednio z drogą wojewódzką, zostaną wybudowane drogi serwisowe. W miejscowości Bałtów zostanie wybudowane rondo, tutaj na kierunku w okolicach urzędu gminy. Zostanie rozbudowane skrzyżowanie z drogą krajową 79 i tak naprawdę przebudujemy również całą infrastrukturę podziemną, która tam towarzyszy, także całkiem inaczej będzie wyglądała ta droga. W okolicach Krzemionek Opatowskich wybudujemy parking dla samochodów osobowych i autobusów. Ośrodek gospodarczy, jakim jest Ostrowiec, dalej wszystkie miejscowości, które są położone, zlokalizowane przy tej drodze. Dla nich wszystkich, dla każdego z tych podmiotów i z tych ludzi ta droga będzie na pewno istotna. Jej stan dzisiejszy świadczy po pierwsze o tym, że jej remont jest konieczny i uzasadniony. No i po drugie na pewno podniesie się atrakcyjność i w sensie gospodarczym tamtej części naszego województwa, ale na pewno też bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.